Zachowujecie się jak dzieci. Zobaczcie, kogo musicie narysować. Wiem, że jest naprawdę uroczy. Widzę, że jesteście zdeterminowani, aby wygrać. Więc utrudnię wam zadanie. A macie! Wow, uwielbiam takie rzeczy. Maleńkie rączki. Bu! No dobrze. Czas start. Ale fajnie, jeszcze nigdy nie próbowałam rysować takimi malutkimi rączkami. Okej. Muszę delikatnie podnieść pędzel w ten sposób. Teraz troszkę czarnej farby, aby narysować kontur i wąsy. No, nieźle. Jeszcze jedno pociągnięcie. I jeszcze. Oj, przepraszam, Andy. To nie było specjalnie. No przestań, to tylko farba. Nie trącaj mnie. Mam dosyć, zaraz dostaniesz. Myślisz, że nie pobijecie moimi małymi rączkami? Mylisz się. Oni naprawdę są jak dzieci. Kurczę, nie mogę chwycić tego pędzelka. Co robić? Wiem. Mały pędzelek dla małych rączek. Super pomysł, od razu lepiej. No, w końcu złapałem go zębami. O nie. Mam tego serdecznie dosyć. O, chwileczkę, mam pomysł. Będę malować tymi małymi rączkami. Wyleję farbę na kartkę i będę tak rozmazywać. Jestem geniuszem. Geniuszem? To jakaś okropność. Co jest najsłodszym kotkiem? O, czas się skończył. Kochani, no dalej, pokażcie mi swoje prace. Jess, no nie wiem, to trochę słabe, szczerze mówiąc. Co tam masz, Andy? To sztuka nowoczesna. Nic nie widzę, jestem na nie. Lucy, a ty? Co to za kropka? Chwileczkę. A, to mikroskopijny rysunek. No niezła robota. Podoba mi się. Wygrałaś. Przykro mi, kotku, będziemy musieli się rozstać. Oto twoja nagroda. Jupi, wygrałam. Ojejku, jaki słodki. Nie pozwolę nikomu się z tobą bawić. Nawet nie proście. Nie pozwolisz? Mam coś dla niego. Teraz będzie się z nami bawić. Widzisz, podoba mu się. Podoba ci się, tak? Jesteś taki miękki i puszysty. Widzisz? Wybrał mnie. Sorki, Lucy. Kotek mnie uwielbia. To bardzo nieładne z twojej strony. Dobra. Co ja tam mam w kieszeni? Guma. Zobaczymy, jaki balon z niej wyjdzie. Pyszności. Widzicie, jaki duży balon? Ta-dam! Cała maszyna pełna gum. Czas ruszył. Rysujcie. Wow, cała maszyna gum. Widziałyście to? Muszą być moje. Do roboty. Zaraz to wszystko narysuję. Czym tym razem zaskoczyć? Wiem. Wezmę gumkę. I wszystkie flamastry. Zwiążę je razem. I oto mam ogromny, wielokolorowy mazak. Dzięki temu szybko narysuję sześciutkie gumy. Gotowe. Zostało tylko dorysować samą maszynę. Wspaniale. Nie wiem, od czego zacząć. Wow. Andy nieźle rysuje. Bardzo się stara. No, całkiem fajnie mi to wychodzi. A Jess, na co się gapisz? Lepiej bierz się do roboty. Spadaj. Zaraz ci pokażę. Akurat przyszła pora odnowić perfumy. Jaki ładny zapach. Przydadzą mi się. Będzie niefajnie, jeśli spryskać ten rysunek. Ups, chyba właśnie to zrobiłam. O, co ty wyprawiasz? Mój rysunek, zniszczyłaś go. Tylko nie to, nawet papier się przedarł. Teraz mam tu wielką dziurę. Miarka się przebrała.
Twój rysunek też pożegna się z życiem, a masz! No jak? Wiesz co? Nie jest tak źle. Chyba wiem, co z tym zrobić. Kilka linii tu i tam. Troszkę niebieskiego. Tak lepiej, gotowe. Wyszedł mi fajny chłopczyk, który robi balona z gumy. Dobra, czas dobiega końca. Pokazujemy. Wszyscy ręce na stół. Jess, ty pierwsza. Wiesz co? No niezły rysunek, ale nie ma nic wspólnego z oryginałem. Andy. Co to ma być? Nie wstyd ci to pokazywać. A teraz spójrz na moją pracę. No to wygląda naprawdę dobrze. Wygrałaś. No nie dąsajcie się tak. Wygrała uczciwie. Maszyna jest twoja. Wow, jak dużo gum. O nie. Ale ja nie mam kasy. I co teraz? Ale pech. A ja mam akurat kupę drobnych. Więc maszyna trafia do mnie. Czas ją przetestować. Trzymaj, automaciku, smacznego. Wow, jak dużo gum za jedną monetę. Świetnie. Zaraz nadmucham wam balona. Uwaga, bo będzie ogromny. Jesz moją gumę? No to masz. Oszalałaś? Jestem cały w gumie. Jak mam się teraz z niej wyczyścić? Ale ubaw. Ej, zobaczcie, co potrafię. Mam wąsy z ołówka. Odjazdowo, co? A kto to jest? Wow, to prawdziwy superbohater. On umie latać. Ale czad. Chcecie taką pelerynkę? Zwycięzca będzie jak Superman. Widzę, że wam się podoba. Więc czas zacząć. Start! Pospieszcie się, moi drodzy. Ojej, tak bardzo chciałabym umieć latać. Zawsze o tym marzyłam. Wolność w przestworzach. Ej, Jess, nie spać mi tu. Trzeba rysować. Szybko. Tak, tak, rysuję. I to dwoma rękami i kolorami naraz. O nie. Obie kredki się złamały. Co za pech. Dobra, najważniejsze to się nie poddawać. Mam więcej kredek, spełnię swoje marzenie i bardzo się postaram. Pokażę, co potrafię. I nie śmiej się ze mnie. Daj spokój, nie masz szans. Nikt nie narysuje Supermana lepiej ode mnie. Jestem jego największym fanem. Wygląda zupełnie jak oryginał. Wspaniale, co? Mam pomysł. Wezmę swoje zdjęcie. Ostrożnie wytnę głowę. Spójrzcie, jaki malutki ja. A teraz przykleję ją do ciała Supermana. O tak, to jest bombowe. Dziewczyny, wiedziałyście, że jestem Supermanem? Widzicie? A tam... Dobra, zaczęłam od emblematu, bo to najważniejsza rzecz. Wychodzi mi całkiem spoko. O nie, czas się kończy. Muszę natychmiast narysować resztę. Myślę, że będzie dobrze. Ręce, nogi, głowa. Okej, idzie mi całkiem nieźle. Mam duże szanse. Moi drodzy, czas minął. Zobaczmy, co przygotowaliście. Co, już? Lucy, to jakiś żart? Rozczarowałaś mnie. A co ma Andy? No wow, to jest dobre, bardzo kreatywne, brawo. Sprawdźmy, jaki rysunek zrobiła Jess. No co ja mogę powiedzieć? Rysunek jest niezły, ale jakiś taki dziwny. Nie wiem, co powiedzieć. Żartuję, wiem, Andy wygrywa. Dobra robota. Hurra, peleryna jest moja. Zaraz tylko jak ją zawiążę. Ale fajna.
Świetnie, zupełnie jakby szyli ją dla mnie. No to pa, lecę. Wow, jest moc. Auć, tak nieźle jak na pierwszy lot. O, twarde lądowanie. Werble? Nie denerwuj nas. Chcecie wiedzieć, co jest pod pokrywką? Co za zapach? To jest tort. Wielki, słodki tort. Jestem pewien, że jest pyszny. Zaraz spróbuję. Miam, miam, miam. Ej, co ty robisz? Au, to bolało. No dobra, nie będę próbować. Czas, start, rysujcie. Uwielbiam słodycze. Od czego zacząć rysowanie? Dobrze, zacznę od niebieskiego koloru. Jakoś tak nudno. O, mam stempelki. Właśnie tego potrzebuję. O tak, jak najwięcej syrenek. Bardzo je lubię. I jeszcze troszkę. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Chyba ją troszkę poniosło. Dobra, lepiej zajmę się rysowaniem. Muszę wygrać. No jakoś nudno to wygląda. Dobrze, że mam brokat. Teraz rysunek zagra nowymi kolorami. No od razu lepiej. A co tam u Andiego? Jak to? Czemu on tak dobrze rysuje? Nie mam z nim szans. Muszę coś wymyślić. Tylko co? Już wiem. Nasypię brokatu na dłoń. Właśnie tak. I dmuchnę w jego stronę. Chyba będzie kichał. O nie, mój rysunek! Dlaczego mi to robisz? Myślisz, że to śmieszne? Dobra, czas minął. Chcę zobaczyć wasze prace. O, Jess! To jest takie błyszczące, podoba mi się. Andy, co tam masz? No dalej, nie wstydź się. Rozlałeś farbę na swój rysunek? To niedobrze. Masakra. Lucy, a ty? Jesteś tutaj? Proszę. Troszkę za dużo syrenek i ośmiornic. Znowu trudna decyzja. No dobra, wygrywa Jess. Hurra, wygrałam. Gratulacje. Otrzymujesz ten pyszny tort. Jupi, cały tort. Jaki ładny i tylko dla mnie. Niam. Nawet dekoracje są przepyszne. To istne szaleństwo. Szkoda, że go nie spróbujecie. Szkoda? Naprawdę? Zaraz ci pokażemy. Ups! Niebezpieczne zbliżenie z tortem. Zobacz, jak zabawnie się wściekła. Wierzę, że zaraz coś się stanie. Uwaga! Jak śmiesz rzucać we mnie tortem? To wszystko przez niego. Uważaj, Andy. Słodkiego, miłego życia. Smacznego. No i co, podoba ci się? Co to miało być? W sumie to jest nawet pyszne. Co będziemy robić? Macie szansę wziąć udział w moim challenge'u i wygrać ogromną torbę słodyczy. Warto o nią zawalczyć. Kto narysuje najlepszy obrazek, ten ją dostanie. O, te cukierki są takie słodkie. Spójrzcie, jakie są kolorowe. Zaczynajcie, nie ma czasu do stracenia. A tak w ogóle, czas już leci. Spieszcie się. Ma rację, trzeba podkręcić tempo. Rysowanie kolorowych cukierków wcale nie jest trudne. Myślę, że szybko się z tym uporam. Zacznę od czerwonego i zrobię opakowanie, to najważniejsze. Reszta to szczegóły, które można dodać później. Jestem w tym całkiem niezła. Nie miałam co do tego wątpliwości. Narysowanie czerwonego prostokąta jest bardzo proste. Teraz czas na drobiazgi. Pomarańczowy będzie w sam raz. Idealnie komponuje się z czerwienią. Trzeba się pospieszyć, nie mogę przegrać. Te słodycze muszą trafić do mnie. Podstawy mamy, czas dodać szczegóły.
Jak pięknie. Nie chcę się chwalić, ale mam złote ręce. Jestem prawdziwą artystką. Ups, chyba coś potrąciłem. O nie! Charlie, zalałeś wodą mój genialny rysunek. Sorry, Lucy, to był przypadek, uwierz mi. Nie sądzę, chciałeś się pozbyć silnego konkurenta. Teraz też nie wygrasz. To okropne. O, chyba wiem, kto dostanie cukierki. Odpowiedź jest oczywista. Wasze rysunki są po prostu okropne. Nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Wszystko można jeszcze zmienić. Twój rysunek jest teraz mój. Jak szybko ten czas leci, pokażcie swoje prace. Oczywiście, jesteśmy gotowi. Co to jest? Zostałam wrobiona! To nie jest mój rysunek! Przykro mi, jest to okropne i to samo jest z Lucy. Dziewczyny, sprawiacie, że jest mi smutno. Czyli to mój rysunek jest najlepszy. No nie mogę się nie zgodzić, Charlie. To znaczy, że wygrałem. Świetnie, wiedziałem, że nagroda trafi do mnie. O tak, zasłużyłeś na cukierki. Wygląda na to, że nagroda okazała się zbyt ciężka. Wszystko okej? Patrzcie, oto i moje cukierki. Dzięki za poczęstunek, Charlie. To nie dla was. Co nas czeka tym razem? Wow, spójrzcie na to. To Huggy Wuggy. To prawda, masz rację. O matko. Chwileczkę, on chyba nie jest prawdziwy. Ledwo go doniosłem. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest taki ciężki. To wasza nagroda. Wygląda jak prawdziwy, co? Ale nie bójcie się, jest tylko naturalnej wielkości. Widzicie, mówiłem wam. A wy zaczęłyście panikować. Rysujcie, czas ucieka. Od czego by tu zacząć tak dużo wszystkiego? Wezmę niebieski, to kolor, którego potrzebuję w pierwszej kolejności. Zacznę od głowy, a potem zrobię tułów. Wygląda dobrze, ale czegoś brakuje. Nie wiem tylko czego. O, racja. Muszę dodać oczy i usta, bez nich Huggy Wuggy nie wygląda jak on. No, od razu lepiej. Jestem w tym naprawdę dobra. Zostały tylko usta. Świetnie, mam wygraną w kieszeni. Nawet nie próbujcie mnie pokonać. Muszę tylko dodać najważniejszy szczegół. Ostre zęby. Spróbuję je wyciąć z papieru. Dzięki temu będą wyglądały bardziej realnie. Narysuję kontur i sięgnę po nożyczki. To jest to. Większość pracy jest już wykonana. Jeszcze troszeczkę wysiłku. A teraz przykleję zęby do swojego rysunku. No i mamy komplet. Wygląda przerażająco. I tak ma być. Wychodzi mi nawet lepiej niż się spodziewałam. O, zupełnie zapomniałam zrobić czerwone usta. No, teraz jest idealnie. O, widzisz to, Lucy? Przepięknie. Dzięki, włożyłam w ten rysunek całe serce. Ja też muszę się postarać. Nie wolno mi się poddać. Mam swoje własne sekrety, które pomogą mi wygrać. Aby stworzyć czerwone usta dla mojego Huggy Wuggy, użyję mojej ulubionej szminki. Gotowe. Wystarczy, że pocałuję kartkę, aby zostawić ślad. Super. Podoba mi się to, jak wyszło. Od razu widać, że dobrze całuję. Teraz dodam włosy, no i to wszystko, rysunek gotowy. A, jeszcze i oczy, fioletowa kredka będzie idealna. Mój Huggy Wuggy jest taki piękny, no nie ma drugiego takiego. Charlie, spójrz. Oj, co się stało z twoimi ustami, Lucy? Ktoś cię ugryzł? Oczywiście, że nie, głuptasie, to tylko szminka. Jeśli chcesz, to cię pocałuję. Nie, dzięki, obędziemy się bez tych czułości. Poza tym nie mam czasu na bzdury, muszę dokończyć rysunek. O nie, tylko nie to! Kredka się złamała! Jak mam dalej rysować? Musi być jakiś sposób. Chyba wiem. Potrzebuję nożyczek. Mogę z ich pomocą pokruszyć kredkę bezpośrednio na kartce papieru, a następnie ją rozetrzeć. Będzie świetnie, jestem tego pewien. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem, mam nadzieję, że nic mi nie przeszkodzi. Czas użyć suszarki do włosów. Nie chodzi o stylizację, tylko równomierne rozpuszczenie kredki na kartce. Spójrzcie, udało mi się. Wygląda bardzo nietypowo i fajnie. Czas kończyć. Tak szybko? Szkoda, dopiero się rozkręcam. Mój Huggy Wuggy jest gotowy.
Wygląda trochę słabo. Spójrz na mój rysunek, jest o wiele ciekawszy. Powiedziałbym, że raczej śmieszny. Mój hagiwagi na pewno ci się spodoba. Wow, nie potrafię odróżnić go od prawdziwego. Świetnie ci poszło, Jess. Czyli hagi naturalnej wielkości jest mój? Życie jest niesprawiedliwe. Już jestem. Co mam robić? Nie mogę go ruszyć. O nie! Hagiwagi jest prawdziwy! Pomocy! Wrócił do życia, to straszne! Co za ubaw, wystraszyłeś ich! Oj, sorry, ale też muszę lecieć. Robi się nudno. Spójrzcie, co tam jest. Cześć, stęskniłem się za wami. Oto wasza nowa nagroda. Jakie piękne buty! Serio, nie będę o to walczył. Będziesz musiał, Charlie, zasady są takie same dla wszystkich. Dobra, narysuję jakieś bazgroły. Te buty powinny trafić do mnie. Od dawna o takich marzę. Wiem! Mam pomysł! Użyję moich butów. Po prostu umieszczę je na kartce papieru i obrysuję dookoła. To wcale nie jest trudne. Gotowe? A teraz drugi but. Zostało tylko pokolorować. Jaka ja jestem mądra. Nie każdy mógł na to wpaść. Nieźle, Jess. Nie martw się, nie stanę na twojej drodze do wygranej. W ciągu kilku sekund zrobię prosty rysunek i tyle. Jess może wygrać. Muszę utrzeć jej nosa. Dlatego mam genialny plan. Jestem pewna, że nikt inny nie zrobi czegoś takiego. Użyję prawdziwego brokatu. Po prostu porządnie wysmaruję rysunek klejem i posypię. Powinno wyjść naprawdę ładnie. Mamy bazę, można kleić. Najważniejsze, żeby nie oszczędzać na brokacie. A teraz pozbędę się nadmiaru. Świetnie, zrobiłam to! Brawo, Lucy. Czas się skończył, czekam na wasze rysunki. Okej, mój jest już całkowicie gotowy, proszę spojrzeć. Nieźle, ale te pantofle nie są złote. Zobaczmy, co jeszcze mamy. Dobrze, poczekam. Charlie, co to ma być? To wygląda jak samochód, a nie buty. Co ci przyszło do głowy? Dobra, nawet nie chcę mi się nad tym zastanawiać. Ojej, jaka szkoda, że ci się nie spodobało. Mój rysunek na pewno poprawi ci humor. Wygląda świetnie. Spójrzcie, jak się błyszczy. Dziękuję. Marzyłam o wygranej. Wow, to są moje buty, są piękne. Nie mogę się doczekać, żeby je przymierzyć. Mam nadzieję, że są w odpowiednim rozmiarze. Przekonajmy się. Kurczę. Trzeba chyba użyć siły. Muszę się w nie zmieścić. O nie, rozdarłam moje nowe buty. Co za pech. Jakie masz ogromne stopy, Lucy. Co robisz, Charlie? Myślę, że klej i brokat wszystko naprawią. Spróbujmy, nasmarujemy nogę i posypiemy brokatem. Nikt nawet nie zauważy. To genialne, Charlie. Uratowałeś mnie. Myślę, że moje buty znów wyglądają świetnie. Super. Hurra, znowu mi się poszczęściło. Ja niestety nie mam tyle szczęścia. Jesteśmy gotowe. Na pewno. No, teraz wszystko jest tak, jak trzeba. A oto i wasza nagroda. Nigdy nie widziałam tyle złota. Wygląda bardzo kusząco. Szkoda, że nie mogę go wziąć. Za to ja zrobię to z łatwością. Najważniejsze są odpowiednie proporcje, a na moim rysunku są idealne. To jest to. Gdybym miała tyle złota, stać by mnie było na wszystko. Monika, nie ma czasu na bujanie w obłokach. Trzeba działać. Ten złoty brokat pomoże mi wyjść na prowadzenie. Wow!
Ostrożnie, Wendy! Wszystko zepsułaś! A według mnie wyszło świetnie. Jestem gotów, żeby zobaczyć wasze prace. Będziesz mile zaskoczony. No i jak? Złamałyście mi serce, nie da się na to patrzeć. Stój, to złoto jest nasze. Znowu mam rysować bez użycia rąk. To jakaś kpina. Tylko ja mam farta w tym challenge'u. Ej, Wendy, oddaj moje okulary. Mam nadzieję, że nawet bez nich widzisz ten ogromny smakołyk. Ej! Okej, here we go! Kate, nie musisz się tak wpatrywać. Nagroda i tak będzie moja. Zacznę od pozbycia się konkurencji. Do farby Moniki dodam mydła. Zobaczmy, czy uda jej się namalować. Co to było? Znowu te twoje głupie żarty. Nie mam na nie czasu, muszę malować. To dziwne. Dlaczego farba nie zostaje na kartce? To dopiero pech. Przestań świrować, Monika, ja tu nic nie widzę. Postaram się narysować przynajmniej kontur. Szczerze mówiąc, to wygląda bardziej jak różowy ślimak. Stop. Obawiam się, Monika, że nic ci z tego nie wyszło. A to jest ślimak, a nie guma do rzucia. Wendy, a u ciebie wręcz przeciwnie. To wygląda tak samo jak oryginał. Dziękuję. A więc to jednak była guma. Jak mogłam nie rozpoznać? Za to teraz ją dobrze widzisz, mimo że jej nawet nie spróbujesz. Zjem to wszystko sama. Przygotujcie się, będzie eksplozja. Ojej, Wendy, nie poznaję cię. Nie rozumiem, co w tym takiego śmiesznego. Przestańcie się wygłupiać. Rysowanie jedną ręką jest lepsze niż żadną. To na pewno. Jesteśmy gotowe. Okej. Zaraz zobaczycie coś wyjątkowego. Ośmiornica? To obrzydliwe. Na pewno nie będę o nią walczyła. Z łatwością zepsuję swój rysunek. O nie! To wygląda jak ośmiornica. Gratulacje, zwycięstwo masz już w kieszeni. Chyba nie potrzebuję już tej kartki. Sprytne posunięcie, nie ma papieru, nie ma rysowania. Ale jest origami. Muszę zrobić coś, co na pewno mnie wyeliminuje. Co ty robisz? Jesz papier? Już go zjadłam. Zrobię wszystko, żeby nie spotkać się z ośmiornicą. Trochę się denerwuję. Może podłożymy to wszystko, Kate? Zostałam wrobiona! Wendy, widzę, że nic nie zrobiłaś. Ty też nic, Monika? Dobrze, że chociaż Kate dała z siebie wszystko. Ośmiornica jest twoja. Ale gdzie ona się podziała? Przepraszam, muszę już iść. Nie chcę się z nią spotkać. Ciao. Ośmiornica zaatakowała Monikę.
Zdejmijcie ją ze mnie jak najszybciej! W końcu pokażę, na co mnie stać. Okej. Zazdroszczę, ja nie będę mieć tak łatwo. Jestem pewien, że spodoba się wam mój prezent. Szczerze mówiąc, sam nie mogę się od niego oderwać. Dobra, czas z tym skończyć. Mam tu większego popita. Wow, marzyłam o takim. Awesome. Więc chwytajcie za pędzle i do dzieła. Mam tu tajną broń. Jestem pewna, że nie macie szans z moim nosem. Zaraz się przekonamy. Dodam tyle kolorów, ile się da i odbiję je na papierze. To niezły pomysł. Nie wyszło to za dobrze. Może muszę jeszcze raz odbić. Monika chyba wychodzi na prowadzenie. Muszę ją dogonić. Myślę, że świetnie mi wychodzi. Co to za bohomas u Wendy? Lepiej przestań. O nie, to naprawdę nie wyszło dobrze. Please stop. Zaraz zobaczymy, co tam narysowałyście. Musisz się zgodzić, jest idealny. No całkiem nieźle. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o pracach Kate i Wendy. Monika, ten popyt jest twój. Chętnie się nim pobawię. Ja też chcę kawałek. Nie przestawajcie, dziewczyny, to mi się całkiem podoba. O nie, on rwie się na części. No i okej, tyle mi wystarczy. O nie, będę rysować bez rąk. Obawiam się, że trzeba się z tym pogodzić. Hej! Jestem pewien, że nowa nagroda się wam spodoba. No co tak siedzicie? Do dzieła! Here we go! Te szpilki są wyraźnie w moim rozmiarze. Nie wydaje mi się, Wendy. Na mnie pewnie lepiej by pasowały. Sądzę, że będziesz miała okazję, żeby to sprawdzić, bo mój rysunek wygra. Przestań chlapać. Tylko nie to. Wylałaś wodę na mój rysunek. Wasze wieczne kłótnie rozproszyły mnie. Muszę pilnie naprawić sytuację. A Skittles mi w tym pomogą. Zobaczcie, jak super wyszło. Wow! Czas minął. Yes! Monika, brawa jak zawsze. Cool! Abstrakcja? Nie lubię tego typu rzeczy. To jednak zdecydowanie lepsze niż rysunek Kate. Hey! Znowu wygrałam. Ten but z bliska wygląda jeszcze lepiej. Przymierzę go. O nie, ale porażka.